Widzę, co robisz. Nie musisz kupować nowego telefonu tylko dlatego, że producent przestał wspierać obecny. Mój prawie 6-letni już OnePlus 6 działa obecnie na Androidzie 13, a w drodze jest też aktualizacja do 14. Jak? Tam, gdzie producent je domaga, społeczność przychodzi na ratunek. Poznajcie LineageOS, czyli custom ROM, którego lista obsługiwanych smartfonów jest dłuższa niż czas wsparcia aktualizacjami najnowszych flagowców. A jeżeli to dla was ważne, może też być nawet prywatny. Smartfony starzeją się coraz wolniej, a różnice z roku na rok stają się coraz mniej zauważalne. Nie tak dawno chyba Marques Brownlee mówił, że to trzeba spojrzeć z dystansu, nabrać perspektywy i wtedy te różnice zauważymy. I spojrzałem właśnie z perspektywy i jest jeszcze nudniej niż myślałem. Zatem jeżeli macie kilkuletni smartfon, który nie dostaje od dawna aktualizacji, ale nadal wam sprzętowo odpowiada, albo macie Xiaomi i z zazdrością spoglądacie na telefony ze zwykłym androidowym interfejsem, ten film jest właśnie dla was. LineageOS wywodzi się z jednego popularnego lata temu custom ROMu, zwanego Cyanogen Mod. Stąd też nazwa, bo Lineage oznacza rodowód. Co ciekawe, pierwszy telefon OnePlusa, OnePlus One, działał właśnie na Cyanogen Modzie, więc jego spadkobierca wydaje się najwłaściwszym oprogramowaniem dla mojego OnePlusa 6. Lineage jest bardzo bliski czystemu Androidowi. Posiada kilka drobnych usprawnień, na przykład możliwość przypisania akcji do przytrzymania przycisków nawigacyjnych, albo rozdzielone kafelki szybkich ustawień Wi-Fi i danych pakietowych. Ale nie uświadczymy w nim tony dodatkowych możliwości konfiguracji. Nie taki jest jego cel. W zamyśle ma być lekki, bezpieczny i zapewniać wsparcie dla urządzeń porzuconych przez producentów. Za każdą wersją na każdy telefon stoi społeczność. Opiekunem mojego OnePlusa jest Luke 337, nice, i to on odpowiada za dostosowanie systemu pod ten telefon, na przykład przez obsługę OnePlusowego przełącznika profili. Takim ludziom należy się mega szacunek za to, co robią, bo odwalają masę roboty, która powinna być wykonana przez producentów. Wspomniałem o tym, że Lineage może być prywatny. Domyślnie nie instalują się razem z nim żadne usługi Google, nie ma nawet sklepu, jeżeli nie potrzebujecie ich, śmiało możecie używać telefonu w ten sposób. Tak zwane gaps można zainstalować zaraz po splaszowaniu systemu i używać smartfonu jak dotychczas, przy okazji ciesząc się aktualizacjami, których producent się nie podjął. Jest też trzecia opcja, trochę pośrodku. Zamiast oficjalnych, zamkniętych usług Google, zastosować można jego otwartośródłowy zamiennik, MicroG. To taki sprytny zestaw bibliotek, który przed aplikacjami udaje, że jest usługami Google'a, żeby te, które ich wymagają, działały tak jak powinny. Można MicroG splaszować samodzielnie na standardowej instalacji systemu, ale istnieje też fork, LineageOS for MicroG, który zawiera w sobie wymagane patche oraz samo MicroG. I właśnie ta wersja znalazła się na moim OnePlusie. W opisie oczywiście zostawiam wam linki do obu wariantów. Zanim przejdziemy dalej. To nie jest poradnik instalacji, gdyż ta może różnić się w zależności od wersji systemu oraz modelu waszego telefonu. Zawsze aktualne poradniki w formie pisemnej dostępne są na stronie tego custom ROMu. Przestudujcie ten dla waszego urządzenia, zanim przejdziecie do flaszowania. No i oczywiście pożegnajcie się z gwarancją, jeżeli jeszcze ją macie. Zróbcie też kopie zapasowe wszystkiego, czego nie chcecie stracić. Wszystko gotowe? No to do dzieła. Jako, że mój smartfon miał już odblokowany bootloader, cała operacja ograniczyła się do kilku komend i nie trwała więcej niż 10 minut, po których zobaczyłem ekran powitalny i wstępną konfigurację. Tak jak po wyciągnięciu nowego telefonu z pudełka. Po otwarciu szuflady z aplikacjami za to nie uświadczymy żadnych śmieciowych aplikacji producenta. Tylko same podstawy typu kalendarz i kalkulator, do tego lekkie i otwarte źródłowe. Tak jak lubimy. Jeżeli zdecydowaliście się skorzystać z oficjalnych usług Google, to w zasadzie jesteście w domu. Prawie czysty Android z prawie pełną funkcjonalnością. Czemu prawie? Bo aplikacje typu Google Pay wiedzą, że nie jest to oryginalny system i że macie odblokowany bootloader i odmawiają działania. Nie jest to coś, z czym nie poradzi sobie root i kilka modów do Magiska, dajcie więc znać w komentarzach, czy chcielibyście dowiedzieć się, co w 2023 roku daje rootowanie telefonu, a tymczasem zostawiam wam linka do poradnika, jak ukryć przed aplikacjami ingerencję w system. Jeżeli za to uznaliście, że skoro już bawicie się w zmianę systemu operacyjnego, to chcecie też uwolnić się od Google, MicroG da wam dokładnie to. Aplikacje takie jak Uber, które wymagają do działania usług Google, będą działać, tylko zamiast mapy z Mountain View wyświetli się ta nich ta z OpenStreetMap. No, Uber może nie jest najlepszym przykładem, bo w nim skalowanie nie działa najlepiej, trasa rozjeżdża się z samą mapą, ale we FreeNow tego problemu nie zauważyłem. Sama lokalizacja też nie przechodzi przez serwery Google'a, a jeżeli chcemy wspomóc GPS siecią, to w ustawieniach MicroG włączyć należy usługi lokalizacyjne Mozilla. Większość aplikacji Google'a działa, więc jeżeli używacie YouTube'a, YouTube Music, Drive'a albo zdjęć,
to nic nie stoi na przeszkodzie, byście używali ich nadal. Ja pomimo najszczerszych chęci też nie uwolniłem się jeszcze od wszystkich zamkniętych i niewolnych usług, ale MicroG to świetny pierwszy krok. Domyślnie zamiast sklepu Play zainstalowany jest F-Droid, ale do pobierania tych apek, których nie znajdziemy nigdzie poza Google Play, używać można Aurora Store. Więcej zamienników, których sam używam i polecam, znajdziecie w dedykowanym przeglądzie. Link macie w opisie i w karcie. W tym wariancie również nie działają płatności zbliżeniowe za pomocą Google Pay, ale to zastąpić można aplikacją banku i zbliżeniowym blikiem. Podobnie jak GrapheneOS, Lineage wraz z MicroG to takie mieć ciastko i zjeść ciastko, tylko nie musicie w tym celu mieć Pixela. Bo kilkuletnie smartfony są nadal dobre i nie dajcie sobie wymówić, że nie. Tego OnePlusa 6 kupiłem w 2018 roku i moim zdaniem najbardziej zestarzał się ekran, głównie przez odświeżanie 60 Hz. Mogę narzekać na kiepską haptykę i głośniki, ale one były takie już w dniu premiery, w porównaniu na przykład z ówczesnym iPhone'em 7 Plus. Nawet to wycięcie w ekranie, które w androidowym świadku trąci już myszką, jest mniejsze niż w zeszłorocznych iPhone'ach 14. Największy postęp zaszedł w kwestii aparatów, ale w tym wypadku głównie od strony software'owej. I serio, nie wiem jak waszym zdaniem, dajcie znać w komentarzach, ale dla mnie wystarczający poziom kompetencji w tym zakresie został już osiągnięty kilka lat temu, zwłaszcza po instalacji Gcama. Ostatnio zadaję sobie pytanie, czy w ogóle zmieniłbym telefon, gdyby nie prowadzenie tego kanału i nie znajduję jednoznacznej odpowiedzi. Pogadajmy o tym. Jak często wy wymieniacie telefony? Co wami kieruje przy przesiadce? Od jakiegoś czasu nie mogę się oprzeć wrażeniu, że recenzenci smartfonów dawno rozminęli się z tym, czego tak naprawdę oczekują konsumenci i skupiają się na tym, o jaki ułamek milimetra jeden telefon ma mniejszą ramkę od drugiego. A jeżeli chcielibyście spróbować Lineage OS albo innych odgooglowanych wersji Androida, ale nie chcecie się bawić z flashowaniem, to z tego, co na Mastodonie pisał Mobi, wynika, że Fundacja Technologie dla Ludzi przygotowuje też własny program sprzedaży takich odświeżonych telefonów, m.in. z Lineage i edukacji w tym zakresie. Zachęcam więc do obserwowania ich poczynań, robią kawał dobrej roboty. Jeżeli oglądacie ten film na PeerTube, to właśnie na instancji zarządzanej przez nich. Jeżeli wasz telefon jest jeszcze dobry, nie dajcie się zwariować. Żaden producent ani recenzent nie mogą wam mówić, że jest inaczej. Trzymajcie się.